Oho, ho, Halloween przed nami, więc czas najwyższy rozpocząć przygotowania! Dlatego dzisiaj pokażę ci 12 najstraszniejszych build hacków, jakie tylko istnieją! Gwarantuję ci, że dzięki nim twój domek zamieni się w dom strachów! I sam będziesz bał się do niego wejść! Dlatego już teraz zostaw łapkę w górę, a my lecimy z tym koksem! Wow, to już za chwilę! Trzeba się przygotować! I co najważniejsze, postawić przed swoim minecraftowym domkiem dynię! Ta zwykła może być jednak za duża, więc czas na build hacka numer 1! Mała dynia, dokładnie! Aby ją zrobić, potrzebujecie dziurę o głębokości 2 kratek i na dnie pół blok! Do tego dokładamy dispenser, w niego do środka stojak na zbroję i odpalamy go! Połowa naszej roboty już zrobiona, wystarczy tylko to przykryć od góry i do armor standa włożyć dynię! Tak oto właśnie obok wielkiej dyni powstała również mała dynia! Obracając item frame'em możemy ją również dowolnie obracać i stworzyć tyle jej wersji, ile tylko chcecie! Oj tak, bez tego build hacka nie wyobrażam sobie żadnego Halloween! Czas jednak na coś straszniejszego! Już mnie boli gardło od mówienia cały czas strasznym głosem. Sorry, no dalej już nie będzie tak strasznie. Nie wiem, jak nazywa się narzędzie tortur, które chcę właśnie zrobić, ale jestem pewien jednego. Będzie strasznie! Zaczynamy od budowy takiej prostej struktury z 2 bloków, 2 płotków i 1 schodków. Na dole dokładamy dispenser z armor standem i odpalamy go! Tak oto powstały nogi naszego uwięzionego ziomka. Teraz wystarczy już tylko dodać ręce i głowę i nasza maszyna tortur oficjalnie gotowa! Ała, aż mnie wszystko boli, jak na to patrzę. A gościowi by się jeszcze buty przydały. Idealnie, mamy to! Jeśli ktoś wykorzysta wszystkie build hacki z tego filmu w jednym miejscu, to Minecraft oficjalnie stanie się horrorem! A dopiero zaczynamy, będzie jeszcze gorzej! Przecinarka, coś względnie niebezpiecznego, co jednak w Minecrafcie jest kompletnie bezpieczne! Jakimś cudem nie da się na nią nadziać! Ale czy na pewno? Sprawdźmy to! Potrzebne nam będzie do tego kilka rzeczy! Znowu dispenser, znowu stojak na zbroję i jakaś głowa! Na wysokości ziemi w kierunku przecinarki kładziemy dispenser, do środka stojak na zbroję, odpalamy i stało się coś takiego. Teraz to wygląda, jakbyśmy ulepszyli tą przecinarkę, ale możemy dodać tam jeszcze głowę i przesunąć o 1 kratkę do tyłu. O kurde, bele. Najbardziej okropny build hack w historii. Tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Można go jeszcze trochę ulepszyć czerwonym proszkiem, który będzie udawał czerwony proszek. Chyba nie byłem na to gotowy. To zaraz obok tego narzędzia tortur przed chwilą. Tak, gwarantuję wam, nikt do waszego domku się już więcej nie zbliży. Nie będzie miał psychy. Porozmawiajmy jednak o duchach. Te minecraftowe to zbyt straszne nie są. Nie wiem, one w ogóle płaczą, jakieś łzy wyrzucają. Gdzie tu jest niby strach? Trzeba im pokazać, co to znaczy być strasznym. Przydadzą się do tego 2 białe banery oraz czarny i biały barwnik. Na pierwszym banerze musimy wykonać kilka prostych kroków. Pierwszy to czarny wizerunek creepera. Później dokładamy czarną linię na środku. Jeden mały diamencik i przechodzimy do barwnika białego. Od niego będziemy potrzebować strzałki od góry, później strzałek dookoła i na końcu jednego wielkiego białego X-a. Aż naszego ducha już mamy, czas na drugą część. W drugim białym banerze dodajemy tylko strzałki od dołu i oba umieszczamy na białym szkle w powietrzu. Jeden duszek będzie w tym miejscu, drugi duszek będzie tutaj. Leci biały sztandar, leci drugi sztandar i mamy to nasze duchy gotowe. Porównajmy sobie to teraz do nich. No niebo, a ziemia! Nie nadajesz się na Halloween, spadaj. Co, nadal nie są przerażające te duchy? Dobrze, w takim razie mam jeszcze jeden pomysł. Niestety trochę bardziej skomplikowany, ale i o wiele bardziej przerażający. Oprócz bloków, które mam właśnie w ekipunku, potrzebujecie też niewidzialnego item frame'a. Ale znając tą komendę, to nie powinien być problem. Mamy to. No to tak, po kolei. Zaczynamy od bloku kości, ale co ważne to to, żeby góra albo dół znajdowały się po naszej stronie. Powinno to się prezentować mniej więcej tak. Dodajemy z przodu niewidzialne item frame'y na Nenderperła albo oko Endera i na samym dole płaczące pnącza. Dobra, tych stworów to ja bym się serio bał. To nawet nie wygląda, jakby było sztuczne. Jakbym pierwszy raz to zobaczył, to byłbym pewien, że to żyje. Ale nikt nie zabrania wam użyć i tego, i tego. Myślę, że to może być wybuchowe połączenie. Ale nie tak wybuchowe, jak głowa w słoiku. Tak, dobrze słyszeliście, głowa w słoiku. Aby ją stworzyć, zaczynamy od kilku warstw śniegu. Dokładniej mówiąc, 5. Na nie, jak zwykle, kładziemy armor standa. Przykrywamy go blokiem, który będzie udawał półkę. I tak powstał wielki, wystający z półki kikut, na który przydałoby się założyć głowę i przykryć niczym innym, jak słoikiem. Potem tylko nakrętkę od góry i jesteśmy gotowi. Widząc to w waszej kuchni albo magazynie, już nikt wam nie podskoczy. W końcu, jak zrobiliście już coś takiego z jedną głową, to kto wie, co zrobicie z jego głową? W sensie z głową potencjalnego złodzieja. Ja bym na jego miejscu nie ryzykował. Lepiej pogadajmy o tym, jaki jest najlepszy patent na trumnę, bo tak się składa, że jest ich kilka i chyba powinniśmy wybrać, który z nich będzie straszniejszy. Patent numer 1. Do jego stworzenia potrzebujemy w sumie tylko i wyłącznie 6 lekternów, no i może jeszcze kilku innych dekoracji. Efekt końcowy prezentuje się tak. I to, że ta trumna
Powoduje jeszcze więcej lęku w mojej głowie. Czemu tam nikogo nie ma w środku? To znak, że już uciekł. Może jednak od otwartych trumien wolicie zamknięte trumny? Wtedy z pomocą przychodzą dwa bloki drewna i cztery klapy. Proszę bardzo, oto drugi o wiele prostszy sposób. Ale nadal tak samo bardzo przerażający. Dajcie znać, którą trumnę wy byście wybrali. Ała, to brzmi źle. Bo ja na przykład wolałbym otwartą trumnę. Jakby mnie pochowali żywego, to przynajmniej mógłbym uciec. Zdarzyło wam się kiedyś spotkać wiedźmę? Fajnie mi też. Mam nadzieję, że odpowiedzieliście, że tak, bo inaczej moje zdanie nie ma sensu. Ale według mnie brakuje jednego bardzo ważnego atrybutu. Jeśli ona ma te wszystkie mikstury, co nie? Ała, dzięki, bardzo miło z twojej strony. To gdzie ona je wszystkie tworzy? Niby tutaj? Nie, nie, nie. To czas na poważniejszy kocioł wiedźmy. A przyda wam się do niego kotwica odrodzenia. Oczywiście w pełni naładowana. Uważajcie, tylko proszę, żeby ją nie przeładować. Bo wtedy z kotła wiedźmy powstanie kocioł creepera. A tego nie chcemy. A więc tak, kotwica odrodzenia. Dookoła po czterech stronach świerkowe klapy. Oraz coś, co będzie udawać wielką łyżkę. Mamy to. Oto kocioł, na który ona zasługuje. Chodź tu, ej, wiedźmy, no gdzie ty uciekasz? Tu masz ładny kocioł, no. Okej, ona chyba nie chce. O, ja uruchomiłem X-Raya w Minecrafcie. Co jest? To jest legalne. I zniknął w środku, musiała być jakaś dziwna mikstura. Czyżby w tej grze istniała mikstura X-Raya, o której jeszcze nic nie wiemy? Po tym, co widziałem, wydaje mi się to bardzo prawdopodobne. A teraz przed państwem łóżko. Coś, co wydawać by się mogło, nie może być straszne. No chyba, że w grę wchodzą potwory spod łóżka, to wtedy tak. Tyle, że w Minecrafcie pod łóżkiem potworów raczej nie spotkamy. Jednak czy na pewno? Przekonajmy się. Tak się składa, że mam kilka itemów, które mogą mi w tym pomóc. Zacznijmy jednak od zniszczenia łóżka. Najlepiej w górnej jego części kopiemy dziurę o głębokości dwóch kratek. Dokładamy detektor światła dziennego, a na niego stojak na zbroję. Przykrywamy od góry popłytką nasze dzieło. Dodajemy też głowę potwora. I oczywiście nasze łóżko. Okej, to działa. Nie, nie, idź tutaj, stary, tu jest potwór, nie! Dobrze, w porządku, ja nie odpowiadam za to, czy ty dożyjesz kolejnego dnia. Ale jeśli miałbym wybrać jeden troll, który miałbym zrobić moim znajomym, to prawdopodobnie byłoby to właśnie to. Już widzę ich miny. No chyba, że wolicie inny, jeszcze mocniejszy prank. Spoko, loko, da się ogarnąć. Oto machina, która wystraszy dosłownie każdego. W dziurze o głębokości dwóch kratek kładziemy lepki piston. Na niego jakąkolwiek półpłytkę. Przed nim redstone, na nim stoi jak na zbroję. No i wiadomo, jakąś straszną głowę. Blok nad redstone'em przykrywamy, kładziemy na niego płytkę ciskową, a głowę chowamy na przykład pod kompostownikiem. Taki mały, niepozorny blok, na pewno nikt się go nie boi. Co prawda w środku jeszcze ją widać, ale da się to bardzo łatwo załatać. W końcu kompostownik może zapełnić czym tylko się chce. No i nasza machina strachu jest oficjalnie gotowa. Od teraz wystarczy tylko do niej podejść i BUM! Co to było? To jest mocne! Ktoś, kto nie ma o tym kompletnie pojęcia, na pewno się wystraszy! Jaram się! Dzięki tym build hackom Halloween już nigdy nie będzie takie samo! Dajcie znać, który z nich był najstraszniejszy, my widzimy się jutro w kolejnym odcinku, siema! Bu, to był jeden z najstraszniejszych odcinków, jakie były na moim kanale! Ale Halloween jeszcze przed nami, więc będzie jeszcze gorzej! Jednak zanim to, polecam ci jeden z tych dwóch odcinków, które masz właśnie teraz po prawej stronie albo po lewej stronie! W tym po prawej mowy sprzedawały epickie itemy i tak próbowałem przejść Minecrafta! Zresztą przekonaj się sam!